hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre... No i po ogarnięciu domu to w końcu miałam czas, żeby usiąść i zjeść śniadanie. Uwielbiam to śniadanie teraz. No i potem z dziewczynkami poszliśmy do fabryki zająców. To jest ogarniane, zorganizowane przez tych samych ludzi, którzy robią fabrykę elfów, i naprawdę fajna zabawa. A nam się bardzo podobało to, jak jesteście z Warszawy i z innych miast, to też polecam wam, bo naprawdę fajna zabawa i różne tam elementy dla dzieci. Spędziliśmy tam z 1,5 godziny do 2 godzin w sobotę i było naprawdę fajnie. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. No, we just dropped them off at the door. Idziemy. Gorąco? Ile? 4. No, dostałeś 4 plus bonus. Dzień dobry, w niedzielę. Pokazałam wam trochę wczorajszy dzień. Byliśmy w tej pracowni zając. Bardzo polecamy. Fajna zabawa, mimo to, że nasze dzieci nie lubili. Za bardzo minigolf ich nie zachwycił, co Jono bardzo przeżywał, bo on uwielbia minigolf, ale może jeszcze kiedyś się zachęcą. No, ale fajnie się bawiliśmy, potem byliśmy u Lee Romana na obiadek, jak widzieliście, i dziewczynki tam zostały do dzisiaj. Dzisiaj Ula i Roman przyjeżdżają na obiad tutaj. O, właśnie musimy kurczak wyciągnąć. Ja sobie robię teraz moją najnowszą obsession. Chcesz owsiankę czy nie? Obsession. Mam taką mieszankę, co tutaj jest? Słonecznik, flax seeds i pumpkin seeds. Tyniowe pestki
flax seeds, to jest siemle mianem. I ten oatmeal. Ja to mieszam wszystko razem, zagotowuję wodę i to leży przez jakiś czas. Dodaję do tego jogurt naturalny, trochę miodu i owoce i jest bardzo dobre. Czuję, że to jest trochę dla mnie bardziej sycące niż sama owsianka, bo zauważyłam, że jak jem owsiankę, to 2-3 godziny później już jestem bardzo, bardzo głodna. A jak to jem, to 3-4 godziny później jestem bardzo, bardzo głodna. Teraz non-stop jestem głodna, bo karmię. No i tak po prostu to mam. I tak to wygląda. Smacznego. Jestem kandydatem na radnego miasta Józefowa, więc to oczywiste, że chcę obniżyć opłaty za wywóz śmieci. Super, tak. Jestem kandydatem na radnego miasta Józefowa, więc to oczywiste, że chciałbym, żeby były tu chodniki i ścieżki rowerowe. No i akurat jak dziewczynki byli u Lili Romana, to skorzystaliśmy z okazji tutaj też z sąsiadem, żeby nagrać kilka filmików dla niego na profil, przez to, że on kandyduje w samorządzie tutaj w Józefowie, a to stwierdziłam, że bardzo chętnie i taki nawet byłam zaszczycona, że chciał moją pomoc, żeby tworzyć kilka materiałów wideo na swoją kampanię. No i po prostu też fajnie się, nie wiem, ja bardzo lubię takie rzeczy robić i fajnie było to ogarnąć i myśleć trochę z moją część mózgu bardziej marketingową niż mamusiową akurat, a naprawdę czasami też warto. No i wróciłam do domu i... Okej, witam Was znowu z kuchni, ale miałam intensywny czas teraz, bo sąsiad kandyduje na radnego w mieście Józefowie. Ja mu pomogłam nagrać kilka filmów na mediach społecznościowych. Było naprawdę fajnie. Jak mieszkacie w Józefowie, to polecam sprawdzić właśnie, co interesuje Rafała. I jak jesteście w tym okręgu, to też właśnie zachęcam do głosowania. Wiadomo, na kogo ja będę głosować, ale co mi się też podoba, że wszyscy jakby w tej grupie to nie są afiliowani z partią. I to mi się tak spodobało, że nie chodzi tutaj o partię, tylko chodzi o to, żeby fajne rzeczy robić dla mieszkańców. So, no, myślę, mam nadzieję, że mu się uda i na razie była fajna zabawa. Dobra, chciałam pokazać dzisiejszy przepis na obiad. Jak mówiłam, będzie kurczak i też będzie taka sałatka ziemniaczana, którą widziałam na TikToku. So, yay! Finally. So I think that's the thing to do if there's a holiday. Yeah, most people do that. Yeah. So like for I have an idea for Star Wars Day, which is on a Saturday, I think. So on the Friday. Jak wyszła sałatka ziemniaczana? Bardzo dobra. Chcę troszeczkę pozmieniać przepis, żeby był tak bardziej pode mnie, niż co było wiralowo na TikToku, bo myślę, że niektóre rzeczy jak zrobię, to będzie trochę lepsze. Mi się nie smakowało ratio pomiędzy majonezem a jogurtem naturalnym. Było dla mnie za dużo majonezu, za mało jogurtu. To chciałam zmienić i kilka innych ziół dodać i myślę, że będzie trochę lepsze. Jak już zrobię taką perfekcyjną wersję, to wstawię albo tutaj, albo na Instagramie filmik, jak zrobić tą sałatkę ziemniaczaną, bo myślę, że to będzie taki super dodatek na gryla latem i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że od 2 tygodni, kilka dni przed operacją, zabiegiem Emy, to czułam, że coś mnie zaczyna łapać i już kilka dni po było trochę gorzej. Mam dni, że czuję się lepiej, potem mam dni, które czuję się gorzej. Teraz mam całe zatkane zatoki, nos, strasznie kaszle. Zrobiłam kilka testów na ten i na RSV i tak dalej. I ja jestem, jak wszystkie wychodzą negatywnie, nie wiem, co mnie tak złapało, ale czuję, że przez ostatnie 2 tygodnie non-stop jestem chora i dlatego też trochę mniej nagrywam, bo
Jestem chora, się nie najlepiej czuję. No, ale wczoraj nagrałam taki cook with me, że szykuję 5 różnych posiłków. To będzie w tym tygodniu na kanale. Też będzie kolejny weekendowy vlog, bo też tego nie wyedytowałam w czasie. So, będzie dużo różnych rzeczy na kanale też. To zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podoba, gdzie trochę pokazuję, jak nasze soboty rano teraz wyglądają. Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i Joan, i Gabi, widzicie? Gabi. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego, słonecznego i zdrowego dnia. Pa!